Demon Slayer to seria pełna wielu wybitnych zabójców demonów, zarówno tych, którzy mieli okazję wyróżnić się i zasłynąć swoimi wielkimi umiejętnościami, wpływając ostatecznie na obecny kierunek, w jakim podąża świat szermierzy, stojąc naprzeciw demonom, tym samym ratując niezliczone istnienia od śmierci. Zaś tymi, którzy osiągnęli rangę filarów, stanowiąc tym samym obecny szczyt dla zabójców demonów, są również i tacy, którzy nigdy nie otrzymali tego zaszczytnego tytułu, a mimo tego ich siła wciąż była niezwykła, co postaram się dzisiaj pokazać na podstawie Ojca Tanjiro i w tym miejscu przestrzegam was już tylko przed spoilerami z dalszych tomów mangi. Tanjiro Kamado, a zatem Ojca Tanjiro, poznajemy jako zwykłego, ciężko pracującego człowieka, który stara się ze wszystkich sił zapewnić odpowiednie warunki swojej wielodzietnej rodzinie wraz ze swoją kochającą i niezwykle opiekuńczą żoną, która również udowodniła swoją psychiczną siłę po stracie męża. Natomiast najstarszym synem rodziny Kamado jest Tanjiro i to właśnie z jego wspomnień poznajemy, kim był i jaką siłę miał jego ojciec, który zmarł jeszcze przed atakiem Muzana na jego rodzinny dom. W brutalnej rzezi demona zginęli wszyscy poza Tanjiro i jego siostrą Nezuko, która była jednocześnie drugim najstarszym dzieckiem. Poza przekazywaniem właściwych wartości rodzinnych i przygotowania swoich dzieci do zawodów sprzedaży węgla, Tanjiro niósł ze sobą pokoleniowe dziedzictwo rodziny Kamado, którym był rytualny taniec z Hinokami Kagura, przekazywany wraz z kolczykami Hanafuda. W swoim dzieciństwie Tanjiro wspólnie z matką obserwował wykonywany przez ojca taniec Boga Ognia, trwający od wschodu aż do zachodu słońca, wraz z początkiem nowego roku, bez względu na surową i mroźną pogodę, jaka panowała na zewnątrz. Warto tutaj zaznaczyć, że już wtedy Tanjiro był mocno schorowany, a zapytany przez syna, jak to możliwe, że jest w stanie wytrzymać na mrozie tak długi czas, mężczyzna odparł, że jest to możliwe dzięki odpowiedniej technice oddychania, która pozwala mu nie odczuwać zmęczenia bez względu na ilość wykonywanych ruchów, pozwalając w teorii tak naprawdę tańczyć w nieskończoność, bez względu na temperaturę otoczenia. Już samo to czyni Tanjiro naprawdę wyjątkowym człowiekiem, tym bardziej, że wykonywany przez niego taniec Boga Ognia jest w rzeczywistości pierwszym rodzajem oddechu, z którego wywodzą się wszystkie inne obecnie używane przez zabójców demonów. Konkretniej mówiąc, ta szermiercza technika nosiła nazwę oddechu słońca i została stworzona przez najwybitniejszego szermierza Yoriciego, który był o włos od pokonania Muzana w pojedynkę. A niedługo po tym, jak został wyrzucony z korpusu zabójców demonów, odwiedził swojego starego przyjaciela Sumiyoshiego i na prośbę jego żony zaprezentował swoją najsilniejszą formę, która była tak piękna, jakby nie została wykonana przez człowieka. Zaś w ten sposób przyjacielowi Yoriciego udaje się dzięki swoim niezwykłym staraniom w odtworzeniu stylu przekazać oddech słońca dla następnych pokoleń wraz z kolczykami Hanafuda, które otrzymał na pożegnanie od twórcy oddechów Yoriciego. Jednak wróćmy do Tanjiro, który wraz ze swoimi przodkami był o tyle wyjątkowy, że zdołał pod nieco inną formą, ale jednak odzwierciedlać 12 form i powtarzać je, co stanowiło idealny trening, gdyby w przyszłości został zabójcą demonów. W każdym razie, nawet mimo tego, że na przestrzeni lat w wykonywanych ruchach wkradły się błędy, w postaci nieperfekcyjnego oddychania czy niewłaściwej pracy nóg, to samo odwzorowanie tego stylu było nadal imponujące. Ponieważ warto pamiętać, że Yorichi w pierwszej kolejności próbował nauczyć wielu ludzi swojej techniki, pozbawionej konkretnego wzorca, ale ostatecznie nawet jego brat oraz inni potężni zabójcy demonów nie zdołali się tego nauczyć. Dlatego podkreśla to wyjątkowość rodziny Kamado, a zatem również Tanjiro, którego siła jeszcze bardziej uwidoczniona zostaje we wspomnieniach Tanjiro podczas walki z drugą wyższą rangą Akazą. Właśnie wtedy młody zabójca demonów wspomina ojca jako nad wyraz spokojnego człowieka, który nigdy się nie denerwował ani nie okazywał wrogości, nawet przed swoją śmiercią. Chłopak w przeszłości zapytał też Tanjiro w obawie o jego schorowane ciało, czy nieprzerwane wykonywanie rytualnego tańca nie jest dla niego zbyt trudne i męczące. Na co mężczyzna odpowiada, że przez tyle lat nie odczuwał zmęczenia i nie myślał, że taniec, który wykonuje, jest trudny. Za to mówi, że w pierwszych chwilach, gdy się go uczył w młodości od swojego ojca i był w pełni sił, to taniec był dla niego bardzo trudny, zdając sobie sprawę, że to z powodu niepotrzebnych ruchów. Wówczas Tanjiro opowiada, że najważniejsza jest minimalizacja ruchów z użyciem maksymalnej siły i odpowiedni rytm oddechowy, co ostatecznie pozwoli stać się umysłowi niewidocznym. Wszystko, co ojciec mówi Tanjiro, podkreśla, że mężczyzna potrafi wykorzystać w pełni swoje 5 zmysłów i był świadomy swojego ciała aż do najmniejszego naczynia krwionośnego, a wykonywane ruchy były tak naturalne, jakby po prostu mrugał. Zaś dalsze jego słowa wyraźnie podkreślają, że potrafił korzystać z przejrzystego świata, mogąc przewidywać ruchy swojego przeciwnika za sprawą uczynienia umysłu niewidocznym, co ostatecznie zwiększa percepcję do granic możliwości, zmniejszając czas reakcji i ostatecznie przyspieszając jego szybkość uników, ale jak powiedział Tanjiro, dojście do tego etapu jest niełatwe i bolesne.
Ściśle powiązany z przezroczystym światem jest również stan, w którym obecność zostaje praktycznie wymazana, co widać w momencie, gdy Akaza jest przekonany, że zabił Tanjiro, który w rzeczywistości stał za nim. Akaza pokusił się nawet o stwierdzenie, że ten rodzaj umiejętności można nazwać najwyższym etapem, nawet jeśli nie wzmacnia bezpośrednio siły, jak w przypadku innych technik. Akaza przyrównuje również ten stan do natury roślin, która nie powinna normalnie istnieć, sprawiając, że zmysły wariują. Zarówno na tej podstawie, że Tanjiro mógł wykorzystać przezroczysty świat, ale również dlatego, że Tanjiro również przyrównywał swojego ojca do rośliny, a także mężczyzna zawsze zachowywał spokój, można śmiało zakładać, że opanował i był w stanie osiągnąć ten stan w takim samym, a moim zdaniem nawet i lepszym stopniu jak Tanjiro, podczas walki z Akazą, co wyjaśnię za chwilę. W każdym razie najbardziej praktycznym momentem, kiedy Tanjiro pokazuje, że byłby idealnym kandydatem na zabójcę demonów i najwyższej klasy filarem, ma miejsce 10 dni przed jego śmiercią z powodu choroby. Wówczas doszło do tragedii, w której niedźwiedź zabił, a następnie pożarł 6 ludzi po drugiej stronie góry, którą zamieszkiwali. Żeby go złapać, rozwieszono dzwoneczki, które miałyby ułatwić złapanie intruza, jednak mimo że nie zadzwoniły, to ojciec Tanjiro nie miał trudności w odnalezieniu ponad 2-metrowego niedźwiedzia. Mężczyzna, według słów Tanjiro, poszedł na zwierzę jedynie z niewielką siekierą, ponieważ, jak mówił, nie posiadali karabinów myśliwskich. Kiedy Tanjiro stał przed niedźwiedziem, nie tylko się nie bał potężnego stworzenia, ale zwyczajnie współczuł mu z powodu odczuwanego głodu. Jednak cały czas był w gotowości, mówiąc, że pozbawi niedźwiedzia życia, jeśli ten tylko zbliży się i spróbuje skrzywdzić jego rodzinę. Chwilę później, gdy tylko zwierzę zaczęło ryczeć, a jego ciało dotknęło dzwonków, głowa stworzenia oddzieliła się od ciała, lądując na ziemi. Wykonany atak przez schorowanego mężczyznę był na tyle szybki, że Tanjiro mógł tylko domyślać się, w jaki sposób jego ojciec pozbawił głowy niedźwiedzia, i to w dodatku tak małą siekierą. Chłopak wywnioskował, że jego ojciec wyprowadził 2 błyskawiczne cięcia, dopowiadając, że zapach jego ojca nawet po zabiciu zwierzęcia był niezmienny i stoicki, a w jego działaniach nie było wahania, przyrównując jego obecność do rośliny. Jak się okazało, Tanjiro był też dobrym nauczycielem, ponieważ nawet w swoich ostatnich chwilach był w stanie nauczyć swojego syna czegoś nowego, a to, co zobaczył teraz Tanjiro, miało być w rzeczywistości dla niego formą treningu, który poprawi jego percepcję. Jeżeli zatem połączymy zdolności Tanjiro i to, że aż do śmierci mimo choroby pozostawał silny, radząc sobie z dużymi przeciwnikami, można powiedzieć, że pod tym względem był dość podobny do Yoriciego, który nawet gdy był już bardzo stary, wciąż pozostawał niezwykle potężny. Ostatecznie ojciec Tanjiro, gdyby tylko chciał, mógłby zostać zabójcą demonów, tym bardziej, że to, w jaki sposób używał swoich zdolności poprzez dekapitację, idealnie nadawało się do walki z demonami. Sądząc po jego wyjątkowych zdolnościach i posiadaniu znaku zabójcy demonów, zdominowanie pierwszego miejsca w korpusie pod względem siły powinno być cały czas w zasięgu jego możliwości, co ułatwiało również wyjątkowość oddechu słońca przeciwko demonom, co pokazał Tanjiro już podczas walki z 5. niższą rangą, nie mówiąc nawet o jego późniejszych wyczynach, gdy zaczął się doskonalić. A podczas walki z Muzanem stwierdził on nawet, że wciąż nie dorównuje umiejętnościom swojego ojca ani Yoriciego, a biorąc pod uwagę jego znajomość szermierki, nie jest to jedynie oddanie szacunku, a bardziej sytuację zbliżoną do tej, kiedy to filar wody powiedział, że umiejętności Tanjiro wcale nie odbiegają od jego zdolności i pozostałych. Zaś kwestia potencjału pozostaje jednak wciąż niepewna, ponieważ Tanjiro był znacznie młodszy od swojego ojca. Na koniec powiem już tylko, że większość informacji to niestety domysły, jednak stoją za nimi dość solidne argumenty, które potwierdzałyby część powiedzianych przeze mnie przypuszczeń, jednak traktujcie to bardziej jako ciekawostkę. Idąc jednak krok dalej, to myślę nawet, że Tanjiro zdołałby w pewnym stopniu przeszkodzić Muzanowi w rzezi na jego rodzinie. Chociaż podejrzewam, że opierałoby się to na szczęściu i strachu Muzana, gdyby zobaczył jedną z odwzorowanych form Yoriciego. Jednak mogłoby mu to pozwolić na ocalenie większej części swojej rodziny, ale ostatecznie uważam, że i tak by umarł, ponieważ każdy cios króla demonów jest śmiertelny, jak powiedział Yorichi, gdy walczył z nim, gdy Muzan nawet mimo swojej arogancji był w pełni sił. Oczywiście niewykluczone też, że przeżycie Tanjiro do czasu początku serii okazałoby się gorsze w skutkach, prowadząc do śmierci wszystkich, w zależności od zamiarów Muzana. I to na dzisiaj już wszystko. Proszę napiszcie, czy ten odcinek zmienił wasze postrzeganie ojca Tanjiro. To do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayonara.